Historia Francji w 100 sekund. IV wiek, południowe, zachodnie regiony terytorium obecnego Francji są opanowywane przez plemiona germańskie zwane Frankami. 814 rok, na tronie zasiada Ludwik I Pobożny. 843 rok, po podziale Imperium Karolińskiego powstaje Francja. 1337 rok, 1453 rok, wojna stuletnia. 14 lipca 1792 roku, początek rewolucji francuskiej. 18 maja 1804 roku, Napoleon zostaje cesarzem. 3 sierpnia 1914 roku do 11 listopada 1918 roku, pierwsza wojna światowa. 10 maja 1940 roku, atak Niemiec na Francję. W latach 1945-1962 koniec systemu kolonialnego Francji. Francja traci swoje kolonie w Afryce, w Azji. 1968 rok, rewolta majowa. 7 luty 1992 roku, traktat z Maastricht, ustanowienie Unii Europejskiej. Francja jest jednym z głównych państw, z głównych członków Unii Europejskiej.